Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Rozmowa Polskiego Radia 24. Maciej Wolny, witam Państwa bardzo serdecznie w Polskim Radiu 24. Witam serdecznie mojego i Państwa gościa, którym jest pani poseł Marta Wcisło, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Pani poseł, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Ja również kłaniam się wszystkim bardzo serdecznie. Pani poseł i zaczynamy od na pewno gorącej informacji, informacji dotyczącej szczytu NATO. Jest pewne podsumowanie tego szczytu NATO, wystąpienie m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i prezydent Andrzej Duda mówiąc o tym podsumowaniu wskazał, że Rosja nie jest jakimkolwiek partnerem NATO, tylko agresorem. To rzeczywiście można można powiedzieć, że się zmieniło w takim ujęciu państw zachodu na przestrzeni ostatnich miesięcy, szczególnie na przestrzeni miesięcy tych wojennych, kiedy trwa rosyjska agresja. Jak pani patrzy na ten szczyt NATO, na te postanowienia, które zostały podjęte, albo też nie zostały podjęte, można powiedzieć chyba o pewnym rozczarowaniu Ukrainy, bo brak jest takiego formalnego zaproszenia Ukrainy do sojuszu właśnie. To dobry szczyt. Ukraina jest bliżej niż kiedykolwiek w NATO. Wszyscy sojusznicy G7 zgodzili się, że Ukraina będzie w NATO. Oczywiście nie mogło to paść teraz, w tym momencie, ponieważ Ukraina jest w stanie wojny z Rosją. Rosja ta padła na Ukrainę. Deklaracja, że w tym momencie Ukraina stałaby się członkiem paktu, oznaczałoby uruchomienie artykułu 5, a tym samym bylibyśmy w stanie wojny z Rosją. Więc to absolutnie nie mogło się wydarzyć. Niemniej jednak Ukraina ma skróconą drogę do NATO. Yy, te, yy. Obostrzenia z tytułu MAP nie funkcjonują. Wszyscy sojusznicy zgodzili się z faktem, że Ukraina będzie w NATO, a przypomnijmy, że nie było to takie proste i łatwe w przypadku Szwecji, więc tym bardziej należy się cieszyć. Prezydent zapowiedział zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Mam nadzieję, że to nastąpi szybko. Prezydent Andrzej Duda podczas tej konferencji podsumowującej szczyt NATO mówił również o użyciu broni nuklearnej przez Rosję i że odpowiedź na to będzie adekwatna, że ten temat został równy. Również podjęty, to chyba ważna kwestia, ważne stwierdzenie pani poseł w kontekście po prostu naszego bezpieczeństwa i tego arsenału, którym Rosja dysponuje, plus jeszcze ta relokacja na Białoruś, o której słyszymy. Tak, to bardzo ważne słowa. Myślę, że szczegóły odnośnie tego y, paktu NATO i odnośnie szczytu NATO będą rozpatrywane na szczeblu Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą zapowiedział prezydent. Y, szanowni Państwo, mimo tego, że Ukraina nie jest y, dzisiaj państwem, w którym odbywają się są zastosowane reformy, które ułatwiają wejście do wszelkich paktów, porozumień. Jest, jest oczywiste, że Ukraina musi być w NATO dla bezpieczeństwa Ukrainy, dla bezpieczeństwa Europy. Tej części Europy, dokładnie tak pani poseł, ale chcę nawiązać jeszcze w kontekście NATO do pewnego wydarzenia do 2008 roku, ale wypowiedzi z kwietnia w TVP Info, w Biura Polityki Międzynarodowej, kancelarii prezydenta, pan Marcin Przydacz powiedział, że podczas szczytu NATO w Bukareszcie, to 2008 rok, Francja i Niemcy zablokowały Ukrainę i Gruzję na drodze do członkostwa sojuszu. Putin to wykorzystał i zaatakował Gruzję, później Ukrainę. Gdyby posłuchano wtedy prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wielce prawdopodobne, że Rosja nie odważyłaby się za atakować tych. Państw. Czy to w tym kontekście uczy się na błędach, pani poseł? Jak to w pani ocenie wygląda? Sytuacja jest zupełnie inna. Sytuacja jest niezwykle napięta. Dzisiaj Ukraina jest napadnięta przez Rosję, ale ta napaść zagraża nie tylko Ukrainie, ale też Europie i światu. Tak jak pan przed chwilą powiedział, Rosja posiada broń nuklearną. Putin jest zdesperowany, przegrywa tą wojnę, więc warunki i okoliczności są inne. Panie poseł, ale z drugiej strony raz, że Rosja do tego ataku się przygotowywała od dobrego już czasu, od wielu, wielu lat, i to zaczynało się już 2008 rok właśnie to te były sygnały, które wskazywały, że coś tam w Rosji się dzieje. Te deklaracje, że nie przyjmujcie Ukrainy, nie przyjmujcie Gruzji, to też mógł być sygnał, taki alarmowy ostrzeżenie ze strony rosyjskiej, że coś jednak w planach może być. No i kwestia już 2014 roku Krym. Tak. Tak, to ale tak każdy, ka, każdy kraj, przystępując do określonych sojuszów pakietów musi, musi przejść pewną drogę. Wiemy, że ta droga, jeśli chodzi o kwestie związane z transparentnością funkcjonowania tej sfery społecznej, biznesowej, ekonomicznej, gospodarczej w Ukrainie no, nie były takie, aby mogła spełnić pewne przesłanki do przystąpienia do paktu. To po pierwsze po drugie, no, nikt z nas nie sądził. Do ostatniej. Że Rosja napa napadnie na Ukrainę w taki sposób, czy, czy w jakikolwiek inny. Natomiast sytuacja naprawdę jest inna. Dziś mamy takie okoliczności, że Ukraina jest bliżej paktu NATO niż kiedykolwiek, i jestem głęboko przekonana, że wkrótce to nastąpi. Wkrótce no, jest zapowiedź taka, że w momencie, gdy skończy się ta agresja, wojna. Z drugiej strony też Putin, wiedząc o tym, będzie starał się przedłużyć tą wojnę. Zatem trzeba być bardzo delikatnym i bardzo powściągliwym we wszelkich wypowiedziach związanych z wojną. Na... Ale delikatnym dla Władimira Putina? Nie, ostrożnym. W sensie ostrożnym, aby, aby nie dać mu argumentów, po pierwsze, a po drugie, aby osiągnąć zamierzony efekt, czyli aby Ukraina przystąpiła do NATO. No właśnie, tych wątków dotyczących Sojuszu Północnoatlantyckiego, NATO i kwestii ukraińskich jest wiele. Ja chcę jeszcze dopytać pani poseł o te wydatki, czyli procent PKB na obronność danego kraju. 2% PKB to jest ta zmiana, którą NATO forsuje, żeby każdy kraj był do tego zobowiązany. Polska na tym tle w 2023 roku wypada zdecydowanie dobrze. świetnie, dobrze. można powiedzieć, dobrze, świetnie, właśnie. Prawie 4% PKB nasz kraj przeznaczy na obronność, stajemy się pod tym względem Chyba liderem i wyznacznikiem pewnego kierunku dla całego sojuszu. Przypomnijmy, że jesteśmy krajem przyfrontowym, więc te wydatki na obronność powinny być odpowiednie. Jako Koalicja Obywatelska poparliśmy absolutnie ustawę o obronie ojczyzny. Popieramy wydatki w zakresie bezpieczeństwa naszego kraju. Przypomnijmy, że jest to ponad 55 miliardów złotych rocznie, rocznie. Niemniej jednak chcielibyśmy, aby pieniądze, które są na to przeznaczone, w dużej mierze yy, miały odzwierciedlenie w zakupach w Polsce. Chcielibyśmy, aby te zakupy były przemyślane. Chcielibyśmy, aby ta obrona naszego kraju naprawdę była nie tak, jak to ma miejsce w ostatnim czasie, że przez pół Polski przeleci pocisk, który spada 400 kilometrów od naszej granicy. To jest niezwykle istotne, aby zakup, zakup sprzętu obronnego był zsynchronizowany, aby dokonywali go fachowcy. A nie dokonują w tym momencie? Trudno powiedzieć, czy dokonują, skoro mamy trzy rodzaje czołgów i trzy serwisy i trzy... I, i można powiedzieć potrójny wydatek. Yy, kupujemy w ocenie, w oc ja mówię, ja nie jestem fachowcem, w ocenie ekspertów kupujemy no, w niekoniecznie przemyślanie. Mało tego, zaciągamy kolejne zobowiązania finansowe, o których dowiadujemy się niestety yy, ze środków masowego przekazu obcych państw. Panie poseł, z drugiej strony na przykład media brytyjskie bodajże Daily Express yy, mówi o tym, że Polska staje się militarną potęgą. Ja bym bardzo chciała, żeby tak było i życzę tego naszemu krajowi i absolutnie podniosę rękę zawsze za każdą dobrą ustawą. Chciałabym też, aby, tak jak powiedziałam, aby zakupy w Polsce odbywały się w większym procencie. Aby na przykład śmigłowce bojowe były kupywane w PZL Świdnik, AW139W, 149W. Mamy super śmigłowiec, który kupują Amerykanie, a nie kupuje Wojsko Polskie. Pani poseł, a kiedy Polska zaczęła wydawać więcej niż 2% PKB na swoją obronność? W którym roku? Oczywiście za zaczęła wydawać w momencie, kiedy było większe zagrożenie. Więc tutaj y, y, trzeba to podkreślić, że w, w, rząd, w, w momencie, kiedy są odpowiednie y, y, przesłanki ku temu, lokuje środki tam, gdzie jest y, największa potrzeba. To znaczy który rok? Ja nie pamiętam, nie będę tutaj... 2015 rok to było wtedy przekroczenie tego progu 2% PKB. Wcześniej było prawie 2% w 2014 roku, a wydaje się, że to zagrożenie jednak już pojawiało się wcześniej, to w nawiązaniu do tego 2008 Wie pan, możemy dzisiaj mówić, że coś było lepiej lub gorzej przeprowadzone. Ja chcę tylko powiedzieć, że pieniądze publiczne powinny być wydawane w sposób naprawdę przemyślany, transparentny. Niestety my dziś nie mamy wglądu w to, co kupuje Ministerstwo Obrony, za ile. To jest utajnione, to jest poza kontrolą parlamentu. Pani poseł, teraz kolejny temat przed nami. Myślę, że niezwykle ważny, niezwykle istotny, dotykający z jednej strony Ukrainy, ale przede wszystkim Polski i naszej wrażliwości. Wczoraj obchodziliśmy 80. rocznicę rzezi Wołyńskiej, i tak. w tym kontekście pani poseł chce zapytać właśnie o. Postawę Ukrainy. No bo z jednej strony ta pamięć, ta uroczystość odbywająca się na skwerze Wołońskim, Terodowy Dzień Pamięci Ofiaru Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów, nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej, się odbyła z udziałem również przedstawicieli ukraińskich. Był przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefańczuk. No ale właśnie z jednej strony po raz pierwszy w historii tak wysoki rangą przedstawiciel naszego wschodniego sąsiada pojawił się w Warszawie na tych obchodach. Z drugiej strony Chyba zabrakło pani poseł jakiejś takiej mm, jasnej deklaracji, właśnie? Czy zabrakło czegoś pani poseł w tym dniu ze strony, właśnie ukraińskiej? Ja myślę, że ten temat jest bardzo drażliwy dla obu narodów, dla nas szczególnie, i powinien być absolutnie dogłębnie rozliczony, odtajniony. Powinno dojść do ekshumacji. No. A oczekuje pani poseł jakiegoś znaczącego gestu ze strony ukraińskiej w tym kontekście właśnie myślę, słowa przepraszam, wszyscy, tak, umożliwienia, myślę, że, ekshumacji? Myślę, że wszyscy oczekujemy, bo jest to dla nas bardzo bolesne. Pomordowani Polacy powinni mieć swoje groby, powinniśmy móc złożyć na nich kwiaty, znicz pamiątkowy, znicz pamięci. No, to jest temat, to są takie rany, które aby się zabliźniły muszą być oczyszczone. Pytanie, czy jest na to szansa? Ja tutaj przytoczę słowa wice szefa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Arkadiusza Mularczyka, które padły w polskim radiu 24. Pan minister mówi w ten sposób, strona ukraińska wyraża pewnego rodzaju gesty, ale jednak mimo wszystko wprost nie padają pewne kwestie i to widzimy zarówno w wystąpieniu pana ambasadora Ukrainy, ale też w wystąpieniu pana prezydenta. To pokazuje, że jednak Ukraina kluczy w tych kwestiach. Czy rzeczywiście. Tak, Ukraina kluczy, absolutnie zgadzam się z tymi słowami. Muszę powiedzieć, że nie ma lepszego czasu niż ten obecny, w momencie kiedy Polska udzieliła ogromnej pomocy Ukrainie, aby, yy, aby ten temat, aby tą sprawę wyjaśnić, oczyścić te rany i aby iść dalej, do przodu. A z drugiej strony pojawiały się takie głosy, one chyba pojawiają się coraz rzadziej, ale były. Że to właśnie nie jest moment, że teraz toczy się wojna i na tym trzeba się skupić. Nie, w mojej ocenie nie będzie lepszego czasu, ponieważ naprawdę, jako kraj i jako naród, wykonaliśmy ogromny gest wobec naszych sąsiadów. Gest, którego żaden inny kraj w taki sposób nie wykonał i to jest yy, optymalny czas na tego typu rozliczenia. Panie poseł, a jak to może wpłynąć na nasze wzajemne relacje? Bo mówi się o tym, o rozwinięciu tych relacji, o zbliżeniu się Polski i Ukrainy. Jak kwestia rzezi wołyńskiej może na te relacje wpłynąć? I właśnie braku tego gestu ze strony ukraińskiej. Na, pe na pewno nie jest to łatwy temat dla obu narodów. Dla nas szczególnie, bo bolesny. No ale biorąc pod uwagę obecną sytuację i to, że no, jako naród też oczekujemy Pamięci. Myślę, że powinno to nastąpić jak najszybciej i Ukraińcy powinni ten gest wykonać. Niech to będzie puenta dla naszej rozmowy. Pięknie za nią dziękuję, pani poseł. Życzę dobrego, Dzie spokojnego dnia. Dziękuję, ja pozdrawiam serdecznie. Nie będzie spokojnej, obrady Sejmu trwają. To prawda. Pani poseł Marta Wcisła, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska była moim i państwa gościem. Pięknie dziękuję raz jeszcze. Pięknie dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Polskie Radio 24. Słowem, wszystko. Jest.